Przy okazji, proszę Państwa, nie słyszeliście tych elementów nawoływania do buntu, bo tak to zabrzmiało. Eksperymentujecie wspólnie ze swoim prowadzącym, a teraz oddaję głos trzeciemu recenzentowi. Pan doktor, panie inżynier Bartłomiej Szyja, polityka wrocławska. Się przemieszczę tutaj może, żeby nie stać tym. Bardzo proszę Państwa. I w kwestii teorii eksperymentu chciałem tutaj stanąć po stronie pani profesor, ale gdyby mi tak się pochowali, to historia do mnie schodziła na pewnym etapie, że chyba nikt z nie miał racji, nie może. Zostawmy to na takim stanie, jak, w takim stanie, jak jest. Ja również przyłączę się tutaj do tego, co usłyszeliśmy w poprzednich recenzjach. Chyba pominę większość też z mojej recenzji, dlatego że właściwie powtarza się to, co pani profesor powiedziała o braku dyskusji, której naprawdę tutaj wspiera chyba najbardziej z tych uwag. I to, co pan profesor powiedział do świetnego zaplanowania pracy i tego, że widać, że zostało włożone w tą pracę rzeczywiście dużo wysiłku, nie tylko przeprowadzenie, ale też pod kątem w ogóle planowania całej pracy. Co do uwag ogólnych i dyskusyjnych. W świetle braku zawarcia dyskusji wyników w rozprawie umieszczam poniżej kilka uwag, które chciałbym się dyskutować w czasie obrony, a które pozwoliłyby mi poznać bardziej intuicję chemiczną autorki. W podrozdziale 2.3.3 autorka stwierdza, że formowanie się kompleksu MC nie wymaga przekroczenia bariery aktywacji. Jest to stwierdzenie oczywiste, tworzenie kompleksu nigdy nie jest aktywowane, gdyż nie towarzyszy mu tworzenie wiązek. Przepraszam za mój głos, niestety mam nowe jakąś infekcję. Wartość energii oddziaływania może naprowadzić na charakter takiego oddziaływania. Jakiego rodzaju oddziaływania będą zdaniem autorki dominować przy tworzeniu się kompleksów reagentów? Punkt kolejny. Przy dyskusji mechanizmu dosyć powierzchownie została potraktowana kinetyka procesu. Zgadzam się w pewnie, że profil energetyczny wskazuje jednoznacznie na nieodwracalność procesu, natomiast nie jestem przekonany, czy różnica poniżej 1 kilokalorii BW 5,55 a 6,33 dla ścieżki A oraz 6,25 a 6,97 dla ścieżki B wskazuje na kinetyczną preferencję którejkolwiek z nich. Pomocne w tym przypadku może być określenie bariery rozpoczynając nie od izolowanych reagentów, a od utworzonego kompleksu. Proszę o wyjaśnienie, czy w takim przypadku również jedna ze ścieżek będzie to autorki preferowana. Punkt kolejny, podrozdział 2.7 dotyczy opisu natury oddziaływań ligandu z receptorem. Proszę autorkę o przybliżeniu założeń modelu zamka i klucza, open key model. Podobny ten jest wykorzystywany w pracy, jednakże nie zauważyłem gdziekolwiek padła w treści padła jego nazwa. Ostatnia uwaga, w tym samym rozdziale autorka stosuje do optymalizacji geometrii badanych związków inny funkcjonal i inną bazę. W mojej ocenie nie stanowi to błędu, jednakże wydaje mi się, że z powodzeniem można było zastosować geometrię uprzednio zoptymalizowane na etapie badania syntezy pochłonnych i zakresowych. Proszę o wyjaśnienie, czym była podyktowana zmiana metody, ale w jakim stopniu mogła ona wpłynąć na wyniki. No i w podsumowaniu stwierdzam, że biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzam, że przedstawiona mi do recenzji rozprawa lekarska magistra inżynier Karolina Walińska pod tytułem synteza nowych nitrofunkcjonalizowanych pochłonnych heterocyklicznych metody 3+2 cyklu addycji spełnia warunki stawiane rozprawą doktorską zapisane w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Proszę do Rady Dyscypliny Naukowej o dopuszczenie doktorantki do dalszych etapów występowania o nadanie stopnia doktora. Dziękuję bardzo serdecznie.